podróżnik powiedział, że niezwykłość tkwi w czynach, nie w osobowości. W końcu wyruszyłam, by zostawić swój ślad, odnaleźć przygodę. Jednak okazało się, że to przygoda znalazła mnie. W najgorszych momentach, kiedy życie przemyka nam przed oczami, odkrywamy coś. Coś, co daje nam siłę, by iść dalej. By nie poddawać się. Witam serdecznie, witam w nowej grze naszej Tomb Raider 1, czyli po robocie serii. Gra, która się po prostu w tym momencie pojawiła. Ale wejdźmy troszeczkę, zróbmy akcji, bo będziemy tak... Musimy jednak trochę coś zrobić, bo to... Będzie bolało. Thank you.
początek gry nie pozwala nam nawet na rozpoczęcie jakiejś swobodnej rozmowy, więc wyjdźmy z tego, z tego zakamarku, musimy się wydostać i potem będziemy mieć chwilę czasu i powiem, dlaczego ta gra i dlaczego teraz. O Boże, nie. Co to za miejsce? Co się z tobą stało? Może być ciszej. Nie zapaliłem. Nie doszło do końca. Nie mogę się cofnąć. Zapomniałem, jak się gra chyba. No dobra, chyba teraz możemy chwileczkę sobie, bo tu nas nikt nie będzie gonił i możemy sobie chwilę porozmawiać. Witam Was w pierwszym odcinku. Jak wiecie, na moim kanale zacząłem od tyłu, czyli najpierw było Shadow of the Tomb Raider. Tam jest jeszcze do skończenia dodatek. Dwa grobowce. Jeden, który się ukazał, drugi, który się dopiero ukaże. I będzie mieć całość gry skończone. Niedawno skończyłem drugą odsłonę gry, czyli Rise of the Tomb Raider. No to naturalną siłą rzeczy, chociaż od początku to nie jest troszeczkę nie w tej kolejności, jest to, żeby rozegrać część pierwszą. Dobra, bo to wybuchło. Gra była w swoim czasie naprawdę wielkim przebojem. To jest jedno z pierwszych, którą rozegrałem od początku do końca z wielkim zadowoleniem i potem do niej się chciało wracać. I to jest gra, którą zrobiłem wtedy na 100%. A to już kilka lat minęło. Mamy, tylko że teraz tutaj to jakoś inaczej wyglądało. Muszę sobie przypomnieć, jak to było. Co to za maszyneria? Coś tutaj trzeba było zrobić, tylko co? No najpierw to spalić. Na razie ogniem działamy i tylko wyłącznie ogniem. Dopiero później będziemy mogli działać czymś innym. Jak zdobędziemy pierwszy łuk i resztę rzeczy. Dobra, popatrzmy sobie teraz tak. Tu musimy gdzieś wejść i coś zrobić, tylko teraz nie pamiętam. Co? To musi być inaczej. Ajajajaj. Chyba musimy na to wskoczyć. Nie, za szybko żeśmy spadli. No.
To trzeba chyba tam to wrzucić, żeby było jako... No właśnie. A teraz co? To jest. I teraz chyba szybko biegiem. Z tym niestety z tym sterowaniem jeszcze stare czasy, inaczej to wygląda. Jakoś tak to było. Wiem, że tu jest dużo jakichś takich akcji i biegania. Tak, dawno nie grałem. Nie do końca pamiętam, o co tu chodzi, ale dobrze, spokojnie. Jak to mówią, pierwsze śliwki rybaczyski. Tu nic nie mogę przyspieszyć jakiegoś... Tempa, żebym szybciej biegł. Puszczaj granatę! Chyba się wydostaliśmy z tego. Trochę za głośno to wszystko jest, chociaż tak ściszyłem na maksa, ale chyba w grze muszę jeszcze ściszyć. Strasznie głośno. Do dzisiejszych produkcji gra graficznie nie powala, ale w czasach, kiedy po raz pierwszy się ukazało, naprawdę sympatycznie się w to grało i można było przy niej spędzić wiele, wiele ciekawych godzin. Mamy Tomb Raider. No i dobra, teraz będziemy szli ścieżką, żeby gdzieś dojść i zdobyć łuk. Teraz to pamiętam, jakoś tak to było. Chyba tu wzdłuż trzeba wybrzeża iść. Muszę się przyzwyczaić do tego sterowania, bo ono jest troszeczkę inne niż dzisiejsze gry mają. Bardziej szalupa. Podobne jest do konsolowego. Pewnie poszli w głąb lądu. I tu są też takie odwrócone bieganie i inne rzeczy. Trzeba włączyć, bo tu już pomału będziemy mieć jakieś znajdźki, więc... sobie je zbierajmy już po to, żeby punkt więcej mieć punktów. Boże.
dobra, idziemy dalej. Zagłębiamy się w las. Musimy tamtędy przez ten samolot przejść. Samolot amerykański, jak z czasów II wojny światowej. Wszystko przeciwko nam. Dobra, chyba tędy tu się już nie wydostaniemy. Musimy iść dalej wzdłuż wybrzeża, tutaj ścianą. Tak to będzie pokazane. Jest to wyspa huraganów. Ostatni film, który został nakręcony na podstawie gier Lary Croft. Serii Lary Croft. To właśnie jest z tego filmu. Rzeczy sam. Możemy coś tu znaleźć. Sam! Musieli tędy przechodzić. Sam? Rod? Czy ktoś mnie słyszy? Muszę ich znaleźć. Wszystko. Więcej nic tutaj nie ma, mamy iść do góry. Okej. A, to było zamierzone, ja sobie się do czego ja spadłem, a to miało być to. Zaraz chyba znajdziemy pierwsze ognisko. Tutaj. O, i mamy tutaj pierwszy element do znalezienia wilki, żeby nam towarzyszyć. Mamy to zestrzelić, jak zdobędziemy łuk. Ale to jeszcze trochę czasu, nim zdobędziemy jakikolwiek łuk. Znaczy nie tak daleko, tutaj będzie, ale... Mamy pierwsze ognisko, czyli to, co teraz już jest tradycyjnie w tej serii gier. Musi się zapalić jak na takiego asa. Przestało. Thank you.
A oto i mająca wkrótce osiągnąć światową sławę archeolog Lara Croft w swoim środowisku naturalnym. Jest właśnie w trakcie poszukiwań zaginionego królestwa Yamatai, ojczyzny wspaniałej chimiko mitycznej słonecznej królowej, do której potomków rzecz jasna należy. Sam, to poważna sprawa. Przecież wiem, skarbie. Chciałam tylko nieco rozluźnić atmosferę. Wszyscy są tacy spięci. Czym ty się martwisz? Jestem na dobrym tropie. Czuję to. Nie wiem tylko, czy inni mnie posłuchają. I czy w ogóle powinni. Laro, nikt nie zna się na tym lepiej niż ty. Poważnie, nie mówię tak tylko po to, żeby cię pocieszyć. Ufam ci. Roth ci ufa. Poradzisz sobie. A teraz zróbmy sobie przerwę, dobrze? Ja idę się napić. No dobrze, dobrze. I sam. Dzięki. Ona nie zawsze jest taka poważna, wiecie? Jak możesz sugerować, że nie biorę tej wyprawy na poważnie, Laro? Nie tylko rodzina sam nas finansuje. Ja też włożyłem w to swoje oszczędności. Wszyscy mamy w tym jakiś udział. Ale pieniądze kiedyś się skończą, Whitman. Właśnie dlatego powinniśmy płynąć na wschód, nie na zachód. Nikt nie wierzy, że Yamatai... Nikt nie wierzy, że Yamatai leży tak daleko na wschodzie. Książki nie zgadzają się z tą teorią. Ten, kto je pisał, nigdy nie odnalazł Yamatai. Rozmawiałam już o tym z Rotem. Doktorze Whitman, nie ma sensu powtarzać błędów innych osób. Nie zamierzam kłaść na szali własnej reputacji z powodu twojego przeczucia. To ja tu jestem głównym archeologiem. A kiedy ostatni raz był pan w terenie bez ekipy telewizyjnej? Mam 30 lat doświadczenia i 2 doktoraty. Jeden z historii wschodniej Azji. Niech pan się zajmie swoją łódką, panie Green. Okrętem. To jest okręt, pani Whitman. Nie trzeba doktoratu, żeby to wiedzieć. Słuchajcie, jeżeli popłyniemy na wschód, trafimy prosto do Smoczego Trójkąta. Dokładnie tam, gdzie powinniśmy. Laro, moja ptaszyno. Pójdę za tobą wszędzie, ale to miejsce ma złą energię. Raczej szalone sztormy. Przy nim trójkąt bermudzki wygląda jak Disneyland. Ja w to wchodzę. Z opowieści o królowej Himiko wynika, że potrafiła wywoływać burzę. W mitach zazwyczaj tkwi jakieś ziarno prawdy. Co jeśli Yamatai leży właśnie gdzieś w środku tego trójkąta? Spójrzcie, to zdjęcie satelitarne Smoczego Trójkąta. Nie wyglądają zachęcająco. Dopóki jest tam mokro, mogę płynąć. Nie, no nie mówcie, że poważnie... Dosyć! Reyes ma rację. Nie mamy pieniędzy do zmarnowania. Teraz albo nigdy. Lara zaoferowała nowe pomysły i plan. Ja tu jestem kapitanem, więc decyzja należy do mnie. Płyniemy do Smoczego Trójkąta. O co ja tu jestem? No to mieliśmy wstęp, jak to się stało, że Lara tu wylądowała. W tych niesprzyjających warunkach. Rozbiła się po prostu. Nie mogę tak tu siedzieć. Musimy się znaleźć coś do jedzenia. Okolicy. O Boże. Co tu się dzieje? A, zaraz. Ale ma łuk? I to jest właśnie najważniejsze, że ma łuk. Tu nie wejdziemy, musimy wejść z innej strony. Aha. Popatrzmy, czy tu wszystko. Czego uczył cię Rot. Nawet najlepsza forma i technika nic ci nie dadzą, jeśli nie zdołasz się skupić. Najważniejsza w obsłudze każdej broni jest koncentracja. Umieram z głodu. Muszę znaleźć coś do jedzenia. Oła, a spadłem. A miałem skoczyć.
Chodźmy sobie tutaj na... na to. Przymierzmy. Gdzieś tam tutaj przyjdą za chwileczkę. Tak to się robi. Mamy pierwszą upolowaną. Wybacz. A nóż mały? Strzały. Dobra, chociaż tyle. Na razie przeszukajmy okolice. O tak, widzicie. Posłuchaj, Laro. Czasem nie będziesz miała pod ręką cudacznych gadżetów, które powiedzą ci, gdzie jesteś. Jeśli jednak nauczysz się czytać z gwiazd i najbliższego otoczenia, zawsze odnajdziesz drogę do domu. Nam potrzebne, to więc trzeba trochę popolować. Trochę chaotycznie to wyszło, ale od czegoś trzeba zacząć. Zajączka. Też. Tu mamy gdzieś, żeby się dostać, tylko gdzie? Czy my możemy już tak jak kiedyś przeskakiwać? Tego nie wiem. Dobra, patrzmy, co my tu mamy. Tu mamy jakieś przejście. Gdzie my tu jesteśmy? Aha. Musimy tą miejscówkę całą obejść, żeby zobaczyć, o co tu chodzi. Nim pójdziemy w dalszą drogę. Musimy trochę popolować. Tu jest jakieś przejście. O, wiem, że na tamto trzeba tam wyjść, coś tam się świeci, czyli tam jest coś do wzięcia. Nie mam strzałek, ładnie to zrobiłem. Znaczy nic nieładnie zrobiłem, tylko strzelam chaotycznie. Próbując rozpoznać okolice. To nie ten, którego byśmy wtedy poszli. Dobiliśmy. Dobra, tutaj nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma. Musimy wejść na to tutaj do góry i tutaj. Zajączki już mamy, także chyba nie potrzebujemy aż tyle. No, to jest coś. Ha, to jakiś pojemnik. Kto to zostawił? Czy tu gdzieś dalej jest wejście? Chyba raczej już nie. Ha!
musimy coś zbierać do czegoś tam. Nie wiem do czego na razie, ale... O, mamy na kolejną tutaj, jak widzicie. Miejsce. 10 takich musimy uszkodzić. Znaleźć. No, trochę to jest roboty, ale nie będziemy chyba jechać na 100% skończenie gry. Chcę ją tylko po prostu rozebrać, żeby była w kolekcji i żeby była jako całość. Ciągłość akcji, że żeśmy wszystko zrobili. Co tutaj jest? A, tu jest ten bunkier. Tu żeśmy stąd przyszli, tam jest chyba obóz, możemy się do obozu cofnąć. No właśnie. Tak tylko dla osób, które będą tutaj grać po raz pierwszy i będą coś szukać, to tutaj, tak jak pokazywałem na początku, jest ta pierwsza swojego czasu nabieganie się, żeby to znaleźć. Do czego idę? Trzeba stać. Zacząłem się przesuwać. Pierwszym razem jak grałem, to chciałem to zrobić na 100%, więc cofałem się, bo tutaj też jest przemieszczanie się między ogniskami, czyli szybka podróż. I wtedy można... O, właśnie, dalej. Instynkt łowcy. Łowcy. A przetrwanie? No i początek nam jest amunicja potrzebna, żebyśmy mieli jak najwięcej, a potem dopiero będzie reszta. Niedostępne, niedostępne. No to już żeśmy może przyjść sobie, to więc nic więcej nie potrzeba, nie mamy. Mówi Konrad Roth, kapitan okrętu Endural. Rozbiliśmy się na wyspie wewnątrz Smoczego Trójkąta. Roth? Lara? Ty żyjesz! Już dobrze, dobrze. Nic ci nie jest? Co się stało? Pamiętam plażę. Potem straciłam przytomność i obudziłam się w jaskini. Wtedy zobaczyłam jakiegoś szaleńca i czyjeś zwłoki. O Boże. Gdzie teraz jesteś, Lalo? Jesteś bezpieczna? To było takie przerażające. I to wszystko moja wina. To wszystko moja wina. Laro, posłuchaj mnie. Wysłałem SOS Endurance, zanim opuściłem pokład. Mam nadzieję, że ktoś odebrał sygnał. Rozmawiałem z innymi. Przegrupowujemy się. Proszę, przyjdź po mnie. Muszę zostać tutaj. Dasz radę, Laro. Pamiętasz, jak wspinaliśmy się na Snowden? Powiedziałaś mi wtedy, że najważniejsze to wiedzieć, że nie wolno zatrzymywać. Musisz się dostać na górę przez ruiny. Pamiętaj, czego cię uczyłem. I nie wyłączaj radia. Okej. Dobra, to wracamy teraz z powrotem i chyba będziemy mogli przejść dalszą drogę. Nie będziemy szukać jakichś tutaj cudów. Otworzyło nam się, jak widzicie, drzwi, które były zamknięte do tej pory. Jest tam ktoś? No, mamy kolejny znacznik. Chcę zobaczyć, czy gdzieś nie znajdziemy tu jeszcze... Tutaj nie wskoczymy z tej strony. Czy znajdziemy gdzieś jeszcze jakiś strzałek, ale chyba raczej już nie. Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj jest. Podejrzewam, że może coś się znajduje. No ale dobra, odpuśćmy sobie. Idziemy dalej. Zawsze tu będzie można wrócić. Musimy przejść. Da się tędy przejść. Cholera. No to zeskakujmy. Za symbole.
O, co ja wyprawiam? O Boże, przecież to szaleństwo. Nie mamy czym. Muszę czymś to podważyć. Ta tradycyjna maska No przedstawia pełną nienawiści kobietę w przebraniu demona. Na wewnętrznej stronie są ślady białej farby. Ktokolwiek używał tej maski, pochodził ze szlachetnego rodu. No i wszystko wiemy. Dobra. Nie będziemy szukali wszystkiego na 100%. Ale będziemy starali się jak najlepiej to wszystko zrobić. No właśnie, wejdźmy. Jak to się spali, tam powinniśmy czekan znaleźć. O nie. Tak jest. Czyli teraz możemy spokojnie wyjść tędy, mając czekan, bo inaczej byśmy nie wyszli i byśmy stanęli w punkcie nie do przejścia. Wyłączyliśmy tej muzyczki. Wyjdziemy. Wiem, że gdzieś będzie taka akcja z wilkami. To gdzieś tam sobie lekko przypominam, ale bardzo lekko. To nie jest to, że ja wszystko pamiętam. Sam? Czekaj, drogę wspinaczki. Słyszałaś? Słyszałam! Palimy ognisko. Wypatruj dymu. Jesteśmy w drodze. Udało ci się. Sam. Ale... Dzięki Bogu. Niespodzianka. Wszystko gra, to jeden z naszych. Wybacz, jeśli cię przestraszyłem. To miejsce każdego czyni nieco nerwowym. Rozmawialiśmy z twoją załogą. Są już w drodze. Zobacz, opatrzył mi stopę. A, tyle mogłem zrobić. Gdzie moje maniery? Przepraszam, nazywam się Matias. Jestem nauczycielem. Obawiam się, że niezbyt mi służy to życie na wyspie. Słonko, wyglądasz na wykończoną. Usiądź sobie. Sam właśnie opowiadała mi o Słonecznej Królowej. Tak, o Himiko. Opowiesz mi więcej? Zaciekawiło mnie to. Może trudno w to uwierzyć, ale kilka tysięcy lat temu królowa Himiko rządziła niemalże całą Japonią. Uwielbia opowiadać tę historię. Himiko była piękna. Tajemnicza, ale także bezwzględna i potężna. Legenda głosi, że miała szamańskie moce. I tutaj zwykle tracę zainteresowanie. Cóż, w mitach zawsze tkwi ziarno prawdy. Władała samurajskimi wojownikami, wspaniałą burzową gwardią. Ujeżdżali pod muchy wiatru i obracali w perzynę każdego na swej drodze. Mówi się, że słońce wstawało na skinienie Himiko, a ona władała wszystkim, na co padł jego promień. Od góry. Nilara nam odjeżdża ze zmęczenia. Sam? Matias? Sam! Sam! Szlak. Nie!
Dobrze sobie o tych wilkach przypomniałem. Skąd będzie trzeci? Widzieć, ptaszyno. Cieszę się, że was widzę. Sam jest z wami? Była z tobą. Była tutaj z tym człowiekiem, Matiasem, ale zemdlałam. Kiedy się ocknęłam, już jej nie było. I po co się wam było szwendać, co? Musimy ich znaleźć. Zaraz, zaraz, a co z Rotem? No dobra, rozdzielmy się. Jedno z nas pójdzie z Larą na spotkanie z Rotem, reszta się rozproszy i poszuka sam. Ja z nią pójdę. Nie, 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 lepiej ja. Umiesz się tym posługiwać? Dawno nie strzelałem, ale pamięć powoli mi wraca. Dostańcie się do Rota. My znajdziemy sami tego Matiasa. Dasz radę? Tak. Muszę tylko chwilę odpocząć. Dzięki. Chyba nie był najlepszy pomysł, żeby oni się rozdzielali, no ale... Tak to miało być. Żebyśmy mieli następne ognisko. Ty zaczekaj tutaj, a ja sprawdzę drogę. Okej. I Lara znowu zostanie sama. Nie tak źle. Umiejętności nie mamy, resztę wszystko niedostępne, więc możemy sobie wrócić z powrotem. Co tu możemy znaleźć, bo tutaj coś poznajdujemy. O, coś tu jest. Nie mogę uwierzyć, że naprawdę wybraliśmy się na wyprawę, żeby odnaleźć ojczyznę moich przodków. Odkąd kilka lat temu opowiedziałam Larze historię Himiko, ciągle szukała tego miejsca. Ja nigdy zbyt dużo o tym nie myślałam. To znaczy o tym, że ta opowieść mogłaby być prawdziwa. Moja babcia opowiadała mi tę historię tak, jakby to było wspomnienie. Wiele tysięcy lat temu królowa Himiko władała krainą Yamatai. Na jej rozkaz wschodziło słońce, a ona władała wszystkim, na co padły jego promienie, od gór aż po morze i dalej. Pewnego dnia jednak Yamatai po prostu zniknęło bez śladu i popadło w zapomnienie. No i oczywiście my musimy być na tym i Yamatai. Czy to jest gdzieś dalej, żeby iść, czy to jest gdzieś bliżej? Teraz nie wiem, gdzie my jesteśmy. Jedna droga i druga droga prowadzi gdzieś. Dobra, najpierw sobie weźmy to. O! No to nie możemy otworzyć, tak? Bo nie mamy. Czy jakąś mapę mamy tu w ogóle? Mamy też i mapę. Czyli my idziemy tamtym kierunku, a byliśmy tutaj. Jakiś kielich żeśmy pominęli. Nadbrzeżny las. My tam przecież nie byliśmy jeszcze w ogóle. To trochę nieciekawe. Czy my możemy... Zapalmy. O, i tak zdobywamy elementy, które są surowce, które są do czegoś tam potrzebne. Co tutaj jest? Myśmy stąd przyszli. Aha, już wiem. Jest to jakiś kielich, żeśmy tam zostawili. No dobra, nie będziemy tego kielicha szukać. Czyli dalsza droga jest dalej w tym kierunku. No, ale to... wiąże się z tym, że to będą też wilki, z tego co ja pamiętam, na pewno. Laro! Tutaj! Znalazłem coś! Już mi się to nie podoba. Idź pod górę! I wypatruj dużej bramy! Więcej już nie możemy wziąć. Najpierw pozbierajmy te surowce, bo one będą nam potrzebne do tego, żeby potem sobie zrobić lepiej...
elementy wyposażenia. A i tak musimy ten mostek przejść, bo jak go przejdziemy, to nas wilki zaatakują. Jak dobrze pamiętam. I będziemy musieli tych wilków się pozbyć. Dopiero wtedy będziemy mogli coś dalej działać. Aha, coś nie możemy? Znaczy możemy, możemy. Coś z tego też się robi. O, widzicie, tam mamy kolejny ten... piąty. Trzeba mi było powiedzieć o wilkach, doktorze. To nie jest wszystko, to są dwa. Jeszcze muszą być tam dalej, jak tam przejdziemy na następną kładkę. Czy tu jest jakiś grobowiec czasami? Nie jestem pewien. Tu coś mamy. Aktorzy no potrafili przekrzywiać głowy w górę i w dół tak, by nadać swoim sztywnym maskom rozmaite emocje. Dobra, jakaś maska nam się tutaj pojawiła. No bo tradycyjnie muszą być tutaj grobowce. Jesteśmy jako Tomb Raider. Tam jest... coś tutaj jest. Liczby. Może współrzędne. Czy ktoś chciał, żeby to zostało znalezione? Lara zaczyna tracić pewność siebie, więc ze względu na nią nie mogę tracić optymizmu. Ale jest w tej ekspedycji coś, co mnie niepokoi. Ściska mnie w żołądku. Im bliżej podpływamy do Smoczego Trójkąta, tym bardziej robi mi się niedobrze. To nie jest miły rodzaj emocji. Cholera, co się ze mną dzieje? Powinnam być podekscytowana. Ta wyprawa będzie wspaniała. Muszę się pozbyć tego uczucia. Może uda mi się przekonać Larę, żeby trochę wyluzowała i przyszła się ze mną napić. No i znajdujemy jakieś rzeczy cały czas. Ale musimy w końcu przekroczyć tamten mostek. Czy z tej strony, czy z tamtej będą i tak te wilki. Musimy iść z tamtej. Wiem, że będą chyba trzy. Dwa, żeśmy zabili. To jest trochę inna bajka. Teraz czysto. Nie wilki tu obskoczyły. Muszę popatrzeć, czy coś nie zostawiłem. O, gdzie? No to coś to jest. Kolejna kapliczka. A już nie mogę podnieść. Komu oni oddają cześć? Whitman niesamowicie dramatyzuje. Nie do wiary, co wyprawiał podczas kręcenia tego filmu. To przecież jego robota, prawda? W końcu nie przykłada się w ogóle do naukowej części tej ekspedycji. Uspokoi się pewnie dopiero, kiedy znajdziemy Yamatai i kamery pójdą w ruch.
Może i jest z niego straszny upierdliwiec, ale wie, jak poprowadzić scenę. Ja tylko muszę robić to, co do mnie należy i trzymać nerwy na wodzy. Lara o tym nie wie, ale ją też filmowałam. Chcę zadbać o to, żeby jej zasługi zostały też odpowiednio docenione. A poza tym świetnie wygląda w filmie. Ma naturalny talent. Whitman pewnie oszaleje z zazdrości. Ale zanim się o tym dowie, my będziemy już siedzieć na premierze w Telluride. Okej, mamy kolejny jakiś dokument. Co tu jest? Tu jest jakiś... Na razie zbieramy wszystko, bo musimy wszystko sobie dopasować tak, żebyśmy mogli potem nic, żebyśmy mieli z czego rozbudować wszystko, co będzie nam potrzebne. No dobra, chodźmy do tego Whitmana. Nie możemy nic zrobić. Na ślepo biegam, bo już nie pamiętam dokładnie, co tutaj było i gdzie... Aha, tu byliśmy do góry, tutaj ten. Wiem tylko... Aj. Nie zauważyłem, że mam nacisnąć F. Wiedziałem, że te wilki gdzieś tu się czają. Zero umiejętność, to po co ja tu siadam? Chyba nie od nowa nie będziemy startowali ze wszystkim, mam nadzieję. Bo jeżeli tak, to bardzo kiepsko. Znalazłem coś! Już mi się to nie podoba. Idź pod górę! I wypatruj dużej bramy! Zobaczmy, czy wszystkie rzeczy, które ja tu zbierałem, zebrałem. No dobra, zobaczmy, czy te wilki będą jeszcze raz. Tak są. Trzeba mi było powiedzieć o wilkach, doktorze. Trochę kiepsko, bo po prostu całe wszystko, cośmy zdobyli, nie wiem, czyśmy to stracili, czy od nowa po prostu musimy to wszystko zdobyć. Mam nadzieję, że to część jest zrobiona. Tak, skrzynki poznikały, czyli skrzynki zostały zrobione. Po prostu musimy iść prosto do tego gościa. A my żeśmy się zaczęli kręcić i nam kolejne wilki wyskoczyły. Nie wiem dlaczego. Mamy tutaj obóz. Dwa zupełnie odmienne style. Nie możemy nic otworzyć. Obóz żeśmy sobie odblokowali. Jest bardzo stara, ale te mechanizmy ktoś je skonstruował całkiem niedawno. Ale tu musi być jeszcze gdzieś wejście. Tak jak mówiłem, coś tu musi być. Idźmy do tego Whitmana, bo musimy najpierw przejść do góry i dopiero potem dostaniemy mechanizmy, że będziemy... To trochę takie, że będziemy mogli wrócić tutaj. Są fascynujące. Widziałam już coś takiego. Tak? Mają znaczenie rytualne. Obraz kobiety jest szczególnie ciekawy.
Wygląda na wykonany dość niedawno. Pewnie malowidłowy spiarzy. Sądząc po wrakach statków, można przypuszczać, że byli rozbitkami jak my. Niewiarygodne. Tak, mam nadzieję, że my nie zamienimy się w morderców. Zajmij się tą drugą korbą. Nie ma uchwytu. Razem! Szlak. Zaraz się rozsypię. Muszę znaleźć coś wytrzymalszego. Tu musi być coś, czego moglibyśmy użyć. Niesamowite. Teraz mogę naprawić czekan. Słoneczna symbolika. Czyżby jakiś kult słońca? Nawet w takim miejscu nam to leży. Aha, i jak ten czekan naprawimy, to chyba będziemy mogli otworzyć te skrzynki. Surowce mamy. Dlaczego rozbitkowie zaczęli czcić starojapońską boginię słońca? Ukończono wzmocnienie. Ciekawe. Bardzo ciekawe. I mamy punkt umiejętności. Możemy tutaj zrobić instynkt głowcy, a tutaj pewny strzał. Chyba pewny strzał nam bardziej potrzebny na razie. Dwa razy dłużej, no właśnie. To lepiej jak z tymi wilkami. No i dobra, zobaczmy, czy możemy w końcu otworzyć ten. Możemy. Co my żeśmy tam znaleźli? No nic specjalnego, jak widać. Byłoby dobrze, żebyśmy wrócili z powrotem do poprzedniego obozu. Czas już nam się kończy tego nagrania, czyli mamy godzinę, ale wróćmy do poprzedniego obozu, bo tam też taka skrzynka była. Wilki cały czas tu będą? Czy dadzą spokojnie przejść? Okej, idziemy tutaj, bo tutaj przy naszym obozie mieliśmy też takie skrzyneczkę i nie mogliśmy jej otworzyć. O właśnie. No raczej nic ciekawego. Dobra, wracamy do tamtego obozu. Miejmy nadzieję, że kolejne wilki nie będą nas atakować. Chyba, że to już jest tak przyjęte, że przechodzenie tu między tym to się kojarzy z kolejną napaścią. No i cóż, chyba wiecie co, jest tak. 59, czyli mamy godzinę. Nie ma co dłużej. Za chwilę sobie rozegramy kolejny odcineczek. Ale żeby go rozegrać, to sobie usiądziemy przy ognisku i albo tutaj będziemy przy ognisku. O, i tradycyjnie zakończymy sobie w nadbrzeżnym lesie za pomocą mapy. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Zdecydowałem się na tą grę, bo mam bardzo dużo pracy i ciężko mi jest cokolwiek nowego wymyśleć. Nie chciałbym zaczynać jakiejś dużej rzeczy. Skłaniałem się też do rozegrania Far Cry'a trójki, ale na razie to sobie przesunąłem w czasie. Chcę go zrobić całkowicie od nowa, bo przy naprawie komputera skasowały mi się ustawienia, a mam nagrane tylko tam dwa odcinki, czyli zaczniemy od nowa, tamte skasuję, ale to za jakiś czas. Chcę skończyć Assassin's Creed Odyssey, więc w tym kierunku będziemy na razie to wszystko poświęcać, tak żeby do połowy lipca, kiedy będę, mam nadzieję, będę miał wtedy już więcej czasu, i wrócimy do jakiegoś normalnego czasu, sposobu nagrywania, czyli dwóch odcinków nawet dziennie, nie jednego, tak do tej pory. Wtedy poszukam ciekawych rzeczy, mam parę ciekawych rzeczy, które będziemy rozgrywać i będę pokazywał to na swoim kanale. Do tego czasu myślę, że rozegramy sobie spokojnie tą Lara Croft do kolekcji. Dziękuję bardzo, kłaniam się.